dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj znowu jesteśmy we dwie. Tak. Na tle tada, Zary. Jest a to, tak. A to dlatego, że dzisiaj nagrywamy stylizację na Sylwestra. Więc będą cekiny. Będzie błysk, blask, blicht i nie wiem, i wszystko takie. Zdradzę wam, że Magda mi tutaj powiedziała przed chwilą, że jeśli znajdzie dla siebie coś fajnego z cekinami na górę, to bierze i idzie do kasy. Znaczy może być sukienka, ale bardziej bym chciała jakąś, wiesz, sweter, jakiś, jakaś bluzka. No ale jak będzie sukienka, która mnie powali, to muszę ją wziąć, słuchajcie. Dobra, to zrobimy tak. Bierzemy po jednej rzeczy na Sylwestra, nasza propozycja do przybieralni, ale przy okazji zrobimy przegląd i zobaczymy, czy w Zarze są jakieś fajne rzeczy, które nadają się na Sylwestra. Wierzę, że są. No ja też myślę, że są, ale muszę wam jeszcze coś powiedzieć. Pokażę wam, jak już będziemy w przymierzalni. Jak my się dzisiaj ubrałyśmy? To jest hit. W ogóle nie umawiałyśmy się. Ja przed chwilą spojrzałam na Instagram do Magdy i mówię, nie, po prostu Magda. Ale ja chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną kwestię. Słuchajcie, to jest mój ulubiony kucyk. No specjalnie go dzisiaj zrobiłam na tą okazję. Bardzo się cieszę. Nawet jedna dziewczyna napisała dzisiaj taki komentarz, bo wrzuciłam tam do siebie na Instastory. Wiesz, Anita, ty masz 40 lat, ale ty tak genialnie wyglądasz w tym kucyku, że musisz go zawsze robić. On jest genialny. Naprawdę jest super. Dobra, koniec gadania. Dobra, lecimy, idziemy, bo mamy dużo roboty. Tak. Zapraszamy. No proszę, proszę, patrzcie, jakie fajne, krótkie futerko. Super by się sprawdziło właśnie do takich świąteczno-noworocznych stylizacji. Coś w tym stylu, chociaż nie z takim brzuchem i tymi spodniami. No oczywiście, że w Zarze są cekiny i to całkiem fajne. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą znalazłam, rzecz uniwersalna na lata, bardzo, bardzo must have, to jest kobiecy smoking. Zobaczcie, no trochę jest niewyprasowany i nie za ciekawie to wygląda, ale czarna marynarka z pięknymi tutaj, pięknym wykończeniem takim satynowym i do tego, słuchajcie, klasyczne spodnie, też wykończone satynowo. Można je sobie tutaj fajnie ściągnąć. No przecież to jest genialne połączenie. Ale zakładacie do tego ładną bluzkę pod spód. Na jeden guzik. No bo to jest smoking. No bo to jest, kochana, smoking. Damski, piękny, klasyczny smoking. Słuchajcie, jeśli czegoś takiego szukacie, bierzcie, mierzcie, bo to jest naprawdę, to wam się przyda. Widać, widać, to wam się przyda na lata. Naprawdę. No Magda, co ty tutaj znalazłaś? Czy to widać? Powiedz mi. Poczekaj, o teraz. Słuchajcie, widać, pięknie. Znalazłam taką aksamitową, tak, aksamitną sukienkę. Nie wiem, czy to widać, ona jest w takim ciemnym granacie. Widać, pięknie to wygląda. Wygląda jak czerń, ale powiem wam, że ten materiał i ten fason, bo zobacz, ona ma takie duże rękawy, więc to będzie troszeczkę takie pudełkowe. A czy ona ma poduszki? Ma poduszki, tutaj usztywnione ma poduszki. No właśnie, i tu jest zapinana na suwaczek, super to ona wygląda. Ona jest taliowana. Mhm. Ja uważam, że to jest sukienka na lata, nie tylko sylwestrowa, ale też świąteczna. Tak, zimowa, bardzo fajna, karnawałowa. Bardzo ładna ta sukienka, klasyczna, sukienka, prosta i taka fajna długość. I ten materiał robi robotę. Dobra, idziemy aksamidowa. Dalej, idziemy dalej, aksamitowa. Tak jest. Dobra, Magda coś złapała, pierwsze cekiny dla siebie. Tutaj mamy w podobnym fasonie bluzkę. Tak. Ale są cekiny. I słuchajcie, ja uważam, że jak jest mało tych cekinów, w sensie jak to jest mały element, to jest, wiecie, całoroczne, grudniowe, no, na jakieś wyjścia takie, wiesz, wieczorne. Ale słuchajcie, tutaj mamy komplet. Strasznie to jest ciężkie, nie spodziewałam się. I tutaj mamy spódnicę i marynarkę. I oczywiście możemy to na Sylwestra nałożyć razem, ale zobaczcie, to też oddzielnie, na przykład do całej czarnej stylizacji. Tak, i tylko marynarkę. Wiecie, na imprezę, na wieczór, albo spódnica. Genialne. Spódnica też robi robotę. I tutaj moja uwaga, to są cekiny, które nie gryzą, zobacz. Bo czasami są takie, które po prostu zachodzą aż mi zoom nie łapie, znaczy ten, no nie łapie mi, wiesz co? Dobrze, bo widać to jest, mamy, no. To mamy. Tak, są, bo to są te miękkie cekiny. Tak, i on się będzie wygodnie nosić. Tak, no ta marynarka, powiem wam, że swoje waży. Ale słuchajcie, na przykład, zobaczcie, tutaj jest taka długa spódnica. Ona satynowa. Lejąc, na pewno pamiętacie tę spódnicę, którą Magda kiedyś mierzyła tutaj. Właśnie w połączeniu z cekinami, super to wygląda. Fajnie. No. Bardzo fajne. Też bardzo fajne zestawienie. No i słuchajcie, coś wam pokażę jeszcze. Oczywiście, że błyszczące buty. Wszędzie, cały blask. Do wyboru, do koloru. Albo wysokie, albo niskie, albo bodki. Proszę bardzo, można skompletować? Można.
Słuchajcie, ja dorwałam marynarkę, którą tutaj widzicie. Też taką piękną, welurową, aksamitną. Na święta, coś wspaniałego. Do jasnej stylizacji albo do właśnie do takiej ciemnej stylizacji. No marynarka na lata. Cena trochę wysoka. Ale mimo wszystko uważam, że klasyk, który powinien mieć każdy w szafie. Ale no i ta czerwień. No, jest naprawdę piękna jest ta marynarka. Chociaż ja bym zmieniła w niej guzik, powiem ci szczerze. Ty zazwyczaj te guziki byś tak, bo ja jestem, tak, bo ja jestem specyficzna, jeśli chodzi słuchajcie, o guziki i zwracam na to uwagę. Biżuteryjne, złote? Wiesz co, dałabym tutaj na przykład złote, na pewno nie takie plastikowe. A, bo to są, zobacz, zwykłe plastikowe guziki, które psują look tej marynarki. No właśnie, tandetne i przez to moim zdaniem ona nie jest warta 500 zł. Przez między innymi takie guziki, bo tutaj można by było dać oprzyte guziki, na przykład wiesz, aksamitem, tym materiałem, w tym samym kolorze i wyglądałoby to pięknie, to klasycznie. Rzeczywiście można też dać złote guziki, nawet takie metalowe, zwykłe guziki tak złote. Metalowe. I wyglądałoby to pięknie. Słuchajcie, ta marynarka jest w różnych kolorach, bo jest czarna, jest też zielona, z tego co pamiętam. To już jest inny materiał, ale na pewno jest granatowa, jest czerwona, jest czarna i jest zielona. Ta czerwień piękna, jest piękna, jest taka dojrzała. Piękna. Dobra, słuchajcie, Magda przegląda teraz sukienki. Magda, co myślisz o tych sukienkach? Wiesz co, one robią wrażenie z daleka, ale z bliska, szczerze, ja bym chciała zobaczyć osobę, której jest dobrze w tej sukience, bo nie. Tam wcześniej widziałyśmy taki dziwny fas. Tak, widziałyśmy w ogóle sukienki na tym dziale takim klasycznym, droższym, mają beznadziejne fasony, słuchajcie. A z kolei jesteśmy na tym dziale bardziej takim młodzieżowym, no i tak słabo, jeśli chodzi o sukienki, bo jeszcze tutaj mamy taką. No to wydawać by się mogło, że ona jest ładna, złota. Nie wiem, czy to będzie widać, ona jest taka jakby przecierana. Magda powiedziała, wygląda jak kanapa moich rodziców. I ona, no nie, za dużo jest brzydkiego materiału. Nie, ale powiem wam, na przykład znalazłam fajne kozaki. Lakierowane, bardzo ładne. Mogą być wygodne, bo mają gruby obcas. No właśnie, fajny obcas i nie są w szpic. Alicja by nas pochwaliła. O tak, pozdrawiamy. Także ten, idziemy dalej. Idziemy dalej. Słuchajcie, obiecałam wam, że pokażę wam w przymierzalni, jak my się dzisiaj ubrałyśmy. Widzicie to? Obie na czarno. W ogóle od tak kiedy jest, ty płaszczą. Tyle nosisz, ja przepraszam. Nie wiem, ostatnio mam jakąś fazę, wiecie co, Ci naprawdę. Nie wiem, jakoś tak mi dzisiaj naszło, ale patrzcie. Czarne bluzki. Ja nie wiem, ty masz spódniczkę, czy ja masz spodenki? Mam spódniczkę, no. Ja mam, słuchajcie, spodenki. Do tego obie założyłyśmy kozaki. Tak jest. Tak jak widzicie. Płaszcze. Tak. Musi być. W ogóle to już jest chyba, wiesz co, to jest jakiś znak. Ja myślę, że to jest, słuchajcie, jakiś znak, że myślimy podobnie i mimo tego, że mamy inne sylwetki, inny wzrost, inny styl, tak, to czasami jednak ubieramy się podobnie. Tak, tak. I nie widać tutaj, żebyśmy miały inny styl. Dokładnie. I powiem wam jeszcze coś. Pan ochroniarz cały czas za nami chodził i cały czas zagadywał. A może pani to weźmie? A może pani tam to weźmie? A może to pani się spodoba? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Bardzo miło. Ale dobra, przebieramy się. Magda, masz dla siebie stylizację? Później wam opowiem. Mam nadzieję, że mam. Dobra, ja mam jedną i mam nadzieję, że będzie jedna i perfekcyjna. Zaraz zobaczymy. Dobrze, Magda, jesteś gotowa? Jestem gotowa, ale nie jestem zadowolona, słuchajcie. Dobrze, no to opowiedz nam o swojej stylizacji. Trochę fail, dlatego że ja wybrałam tą bluzkę, bo myślałam, że ona tutaj będzie ładnie się układać. Co prawda ona ma poduchy, ja mam szersze ramiona, najszersze z całej sylwetki, więc nie będzie proporcjonalnie. Natomiast wiecie co, ta bluzka jest dziwna, bo ona tutaj jest obcisła, tutaj jest taka no właśnie szeroka. Tak dziwnie ci tutaj, słuchajcie, dziwnie tutaj to odstaje. Spódnica jest ładna, ładnie leży, ale ona też jest słabo uszyta, dlatego że tutaj, gdzie jest ten rozporek, to się jakoś tak dziwnie rozchodzi, zobacz. Jest wygodna, jest komfortowa. Tutaj jest zamek wszyty, który wychodzi, słuchajcie. I ja mam takie przemyślenie, że, no nie wiem, może to i z daleka wygląda w miarę pięknie się błyszczy w kamerze, ale tak, powiem ci szczerze, bluzka nie. I wiecie co, właśnie mam takie przemyślenie, że jeśli, i ty też miałaś problem, póki nie znalazłaś swojej stylizacji, że jest duży wybór, ale jest problem ze skompletowaniem całej stylizacji, bo o ile na przykład spódnicę cekinową znajdziecie, tak bluzki już nie bardzo, albo jeśli bluzkę znajdziecie, to do tego niekoniecznie tutaj znajdziecie spódnicę. I oczywiście, jeśli macie, wiecie, coś swojego, a szukacie tylko jednego elementu, to myślę, że Zara będzie super rozwiązanie. Tak jest. Natomiast jeśli szukacie całej stylówki, to albo poszłabym w sukienki, których niestety nie ma za dużego wyboru,
albo w sumie nie ma chyba sklepu. Bo tutaj wiesz co, do tej spódnicy fajnie by pasowała bluzka na ramionczkach, taka satynowa. Ale nie ma. Ale nie ma w Zarze takiej, ja przyszłyśmy. Ja myślałam właśnie o bluzce satynowej takiej, tak jak mówisz, i kurtce skórzanej. No i ale super by to wyglądało. Nie ma, słuchajcie, także coś tam może i znajdziecie. A jak buty? Wiesz co, są wygodne, ale też tutaj jakoś nie do końca mi się też podobają. Są ok, ale nie przebiją tamtych z mango, w których jestem do tej pory zakochana. Także moja stylizacja takie mech. Liczyłam na coś więcej, ale celowo się nie przebierałam, żeby pokazać wam, jak to wygląda, że no... Tak, bo już był taki moment, że Magda mówi, dobra, lecę poszukać innej bluzki, ale jednak stwierdziliśmy, że nie. W sumie to warto wam pokazać, tak, więc że jednak nie. Więc to spoko, ale tak to... Ja nie rozumiem. Wiesz co, tak myślę teraz o tej, pamiętasz tą sukienkę, co patrzyłyśmy, tą granatową, tą taką z aksamitu, tak, ona to też miała takie wycięcie. Tylko nie wiem jak w talii, czy no ona właśnie taka była, no bo jeśli tak, no to w ogóle bez sensu. Chyba, że dla osób, które mają wąskie ramiona w proporcji do, w stosunku do całej sylwetki, to wtedy te proporcje nie są zaburzone. Błysk jest piękny, ale nie ten król, nie ten fason, no, no właśnie, właśnie. Dobra, ale niekoniecznie. Ale pokażę wam Anitę, która wymiotła, znalazła ostatnią rzecz. Tak, zaraz wam pokażę, co znalazłam. I chyba dawaj, pójdę z tym do kasy. I słuchajcie, jest stylówka Anity. Pokażę w całości. Opowiadaj. Nie no. Powiem wam tak, przeszłam całą Zarę, znalazłam całą masę rzeczy, a nie mogłam ich skompletować. Chciałam założyć specjalnie dla was ten garnitur. Mhm. Smoking. Ale okazało się, że nie ma marynarki w moim rozmiarze, więc szukałam i wypatrzyłam między rzeczami ostatnie sztuki. A może to ktoś sobie schował? Nie wiem, ale zabrałam. I nie oddam. I znalazłam właśnie taką sukienkę. Zobaczcie, jest przepiękna. O, jest jak się mieni. Rozmiar XS. Mhm. Ona jest tutaj szersza, więc świetna opcja dla dziewczyn, które chcą ukryć brzuszek, dla dziewczyn, które mają brzuszek, dla takich, które mają mniejszy lub większy biust. To jest w ogóle... Ale jest bardzo komfortowa, prawda? Bardzo komfortowa, bardzo mięciutka. Pokaż. Te w ogóle takie fajne właśnie ma tutaj te cekiny. Pięknie to wygląda. Ona ma podszewkę, tak, jak zobaczcie. Tak, bo to nie jest tylko taki sam materiał. Zobacz, tutaj od spodu też mamy, tak, widzisz? Okej, okay, dobra. Więc jest podszewka, dlatego to jest miękkie i przyjemne. Ale wiesz co, widać, że ty się widzisz, że ty się czujesz w tym komfortowo. Tak, i zobaczcie. Dodałam do tego kozaki, które też są, to nie ja je tak ściągnęłam, one już są takie... Okej. Okay. Czyli one są już tak zmarszczone od początku, ale też fajnie wyglądają. To jest duży rozmiar, ale myślę, że one fajnie też wyglądają właśnie do takiej sukienki. Tak. Mała kopertówka. Jesteś gotowa na Sylwestra. Jestem gotowa na Sylwestra. Ale ten kucyk musi być do tej sukienki. No on idealnie pasuje. Podsumowaniem mojego roku, kto wie, jak będzie tego Sylwestra. Ale jak się ruszasz, pięknie wygląda. Podoba mi się. No. Pójdę w niej do kasy. Znaczy w sensie zabiorę ją do kasy. Ani tam nie wróci do domu. Tak, wrócę w domu. Ale piękna. Na górze, mogę wjechać windą i wyjechać. Nie wejdziesz taka cała błyszcząca. Pięknie tak wyglądasz. Mi się podoba, mój wybór mi się podoba. A co gdyby nie ta sukienka? Właśnie mówię, gdyby nie ta sukienka i gdyby była marynarka w moim rozmiarze, to bym założyła ten garnitur. Do tego znalazłam garnitur, ten smoking. Do tego, słuchajcie, znalazłam buty na obcasie, takie szpilki, na obcasie błyszczące, tak, bo on jest cały prosty, bez żadnych cekinów. I do tego bym założyła cekinową bluzkę. Nie ma znaczenia, jaki tam by był kolor, jaki bym znalazła. Bo każdy by pasował do czerni. Dokładnie, więc do tego czarnego garnituru super by wyglądała każda bluzka z cekinami. Nawet wiesz co, mam w domu taką bluzkę ze Stradivariusa. Ona jest chyba jeszcze dostępna w tych kolekcjach teraz świąteczno-sylwestrowych. I ona jest bardzo taka dopasowana, zwykła, wygląda jak bokserka, ale jest tak jakby wykonana z takiej siateczki cielistej i na niej są poprzyszywane srebrne cekiny. O. I wygląda naprawdę ładnie, więc na przykład taka bluzka, zwykła, prosta, z samych cekinów, pod ten właśnie smoking, do tego kopertówka błyszcząca, tak, i jesteś gotowa. Więc tak na pewno by była taka opcja. Ale no ta sukienka, wróćmy jeszcze na chwilę do niej, jest przepiękna. Bo to nie jest taka typowa, klasyczna, cekinowa sukienka. Tak, super w niej wyglądasz. Fajne jest to, że ona ma takie, no wygląda jest jakby inna. Taki futrzak, tak, nie? Troszeczkę tak. Futrzak, ale to też fajnie futrzak faluje, jak ty się ruszasz. No, to tak zobacz. No. Ale ładnie w aparacie wygląda. Nie, ty już jesteś gotowa na Sylwestra. Tak, tak jest.
Magda, słucham, wyszłaś z jakąś torbą? Z torebką swoją wyszłam, ale słuchajcie, z racji tego, że narzekałam wam na Zarę, to mam coś. Ale... ja też mam, ale jest tam za mną. O, no, a tak w ogóle bardzo. Jest tam też prezent, który dostałam od Magdy na święta. Tak, oczywiście, ja wyszłam ze swoją sukienką. A ja z czym innym? To jej sprawka. Ale słuchaj, ty tę spódnicę też mi dobierałaś, tylko nie dzisiaj. Tak, właśnie, słuchajcie, Magda wzięła spódnicę, którą powinna wziąć za pierwszym razem. Tak. I bardzo dobrze, że się udało, że ją znalazła, bo wygląda w niej przepięknie. I czekam na stylizację u ciebie na profilu. Będzie na pewno. Z tą spódnicą. Będzie na pewno, słuchajcie, dzisiaj kupiłam spódnicę, którą Anita mi wybrała latem, jesienią. I ja wtedy głupia byłam, że jej nie kupiłam i później po nią wracałam i już jej nie było. Ale dzisiaj się pojawiłam. O nie, biorę. Dobra, podsumowanie. Podsumowanie tego, co znalazłyśmy w Zarze. Co myślisz? Myślę, że na pierwszy rzut, jak się wchodzi, to się wydaje, że jest duży wybór, a później jak się przygląda tym rzeczom, wiecie, rzeczy w Zarze wcale nie są tanie i jak się człowiek przygląda tym rzeczom, to zawsze znajdzie się jakieś ale, jak nie na wieszaku, to na sylwetce. Tak jak powiedziałam, jeśli się nie znajdzie idealnej sukienki, to ciężko jest skompletować komplet do tego, tak, żeby to wszystko grało. Tak. Takie jest moje zdanie. W ogóle mi się wydaje też, że w tym roku te fasony są takie dziwne. Mało jest klasycznych fasonów i jest takie, co autor miał na myśli. Wiecie, bo co roku są klasyczne i może, nie wiem, projektanci stwierdzili, że w tym roku zrobimy coś innego, a jednak no ta klasyka przy cekinach, które same w sobie są krzykliwe, chyba by się trochę przydała, nie? Magda, widziałaś najnowszą reklamę Zary? Zary? No. Nie. A co, nie widziałaś w Zarze tych postów takich bardzo, bardzo kontrowersyjnych, które tak śmiga państwa. Dobra, to później sobie omówimy. Okay. No więc tak, słuchajcie. Jakie jest twoje zdanie? Moje zdanie jest takie. Jest trochę rzeczy. Niekoniecznie jest wybór taki, jaki mi się podoba. Fasony nie dla każdego. Te sukienki słabe. Ale coś tam na pewno da się wybrać, tak, tylko że trzeba dobrze na to wszystko patrzeć, trzeba mierzyć, szukać i na przykład można sobie jeszcze skompletować z rzeczami, które na przykład macie tam, tak, z, nie wiem, rok wcześniej kupiłyście. To wtedy na pewno, tak, coś tam się skompletuje, natomiast tak, żeby właśnie cały zestaw, jeśli to nie jest sukienka, to myślę, że ciężko. Poza tym też zwracajcie uwagę na rozmiarówkę w sklepach, bo z tego co ja zauważam, to już jest taka trochę wybrakowana. Więc warto też sprawdzać online, ale teraz idziemy do kolejnego sklepu, który zobaczycie u Magdy na kanale. Tak, więc jest. Zapraszam was tam bardzo serdecznie. Pewnie zobaczycie ten film wcześniej u Magdy, a mój później. Bo jakoś tak godzinowo te nasze publikacje wychodzą. Tak. Ale oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie do Magdy. Idziemy szukać kolejnych stylizacji na Sylwestra w innym sklepie. Nie, ja już nic nie kupuję. No dobra, to nic nie kupujemy, ale tylko zobaczymy. Chodźcie. Tak, robimy przegląd. Także dziękuję wam bardzo serdecznie nie, za dziś, Magda. Ja dziękuję tobie. No to mów. Bo to jest nasz wspólny ostatni film w tym roku. Ja chciałam podziękować tobie za naszą wspólną twórczość, za naszą kreatywność i mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku w takich stylówkach. Coś, bo ja się zaraz popłaczę. Nie płacz. To także Magda dajcie zaskoczyła. Znać, czy chcesz. No bo to ostatni przecież. No w sumie tak, masz rację, że to jest nasz ostatni film. A mam nadzieję, że ta nasza współpraca wam się podobała w tym roku. Ja również. A jeśli chcecie, żebyśmy kontynuowały, żebyśmy nagrywały kolejne filmy, to oczywiście, że dajcie znać w komentarzach. Magda, ja ci bardzo dziękuję, że ty się w ogóle zgodziłaś na to, żeby takie filmy wspólnie nagrywać. To jest super zabawa i przy okazji spędzamy czas razem. Tak. I to dużo czasu. Tak. Także ja ci też bardzo dziękuję. I namawiasz mnie do złego. I wzajemnie. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, i do zobaczenia. Się, tak, już w nowym roku wspólnie. Tak jest. 3, 2, 1, już! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ja już jestem w domu i pokażę wam prezenty, które dostałam od Magdy na święta. Jestem bardzo ciekawa. Zaglądamy razem, wyciągamy i zobaczymy, co Magda mi tutaj naszykowała. Patrzcie, co ta szalona kobieta mi tutaj naszykowała i sprezentowała. Czekolada oczywiście obowiązkowo musi być dla mnie i dla Massimo. Świąteczna herbata nie mogła być inaczej. Jest i świeca w pięknym czerwonym kolorze cynamonowa, idealnie pasująca do mojego świątecznego wystroju. I to, co tygryski uwielbiałam najbardziej, czyli bomby do kąpieli świąteczne.
Szalona Magda, dziękuję Ci bardzo, bardzo kochana za świąteczne prezenty.